jeszcze bardziej rozciągnąć, to już musiałbyś naprawdę bardzo szybko biec. Czyli nie ma tego. O, wszystko tego, tylko nie używaj tej kopy, tak? No krążyną. Masz taki podryg. Ktoś masz taki podryg. Nauczyłeś się takiego podrygu, coś takiego nauczyłeś. Ty tylko tak szturasz. To jest taki zombie. O! O! Przeszło bliżej? Bliżej. Ten tape jakby przestaje mieć tę funkcję taką, że to jest obraz mentalny tej drugiej, trzeba by teraz jakby przejść poziom wyżej i mieć na przykład tego tape'a, który w swoim wyjście ten tape, który tape, no, tego razu, gdzie on rzeczywiście ciągle jeszcze jestem w stanie coś tam wycisnąć. Jesteś obrazu, no to strasznie, że trzeba dopiero gdzieś tam i tam energię gdzieś tam trafić sobie na boki. Chociaż z drugiej strony, jak czytałem tego profesora Saulicza, nie wiem, to on bardzo ciekawą rzecz o tym powiedział na temat tego, że może to już nawet nie chodzi o takie jeszcze rozciągnięcie tej powięzi względem mięśnia, ale wręcz coś takiego, że to się zatrzyma, ono już jest rozciągnięte i dalej to jest jakby takie ściskanie mięśnia. Czyli już nie jestem w stanie tutaj pokazać tym modelem, o co chodzi, tylko czy ja ściskam mięsień powięzią i na zasadzie reakcji mięsień jakby próbuje reagować w ten sposób, że się chce rozprężyć. Dłużej bądź na tej, czyli z góry to napięcie, dłużej to napięcie zbudowane i dopiero zbudowane, nie? Wtedy to będzie to coś takiego. To daj mi to szczyt. Wymiarowo tak jakby. Zaczynają coraz bardziej do mnie przymawiać się do obrazu mentalne właśnie takiego nie łuku, tak jak mówię, prawda? Coś tam prowadzi sobie poprzez zmianę kształtu. To rzeczywiście jest to widoczne, ta zmiana kształtu poprzez naciągnięcie czymś siwy, nie wiem, jak sobie tam coś się przejmie z nogami. Uważam, że to jest jeszcze lepsze od łuku, ale przecież też niewystarczające, że mam tego fosa i to jest powiedzmy mięsień razem z powięzią. I raz się każe wam zejść niżej na nogę, więc rozciągam go i oprócz tego każe wam zrobić wkręty, więc jeszcze go skręcam. Za szeroko kolana, Tomek. Tylko że teraz, jeśli to było coś takiego na początku, jak stąpił sobie gadania, jak u mnie było, nie? Że taki bąsyn jest, on sobie tak, a to się tak dzieje, że ten mięsień, która się rozciąga i się skręca. I to daje mi taką sztywność. Fajnie działa, jest okej, ale jak przychodzę do szybkiego biegu, to jest może już jest niewystarczające. Nie? Jest coś takiego, że ja już chcę, żebyście wy przed wylądowaniem mieli taką strukturę. Czyli aktywnie, aktywnie. Tak, i w momencie, kiedy już wylądujesz, to się z nią prawie nic nie dzieje. Ale to jest koszt energetyczny. Ona się ściśnie, te zewnętrzne jakby warstwy się ścisną, a te wewnętrzne będą rozpierały. I to daje mi taki beton. To jest tak 3,20. Przeduszać, bo to jest nienaturalna rzecz bardzo.
To jest 2,50 teraz. Dokładnie tak będziemy lecieć. Chodzi o to, żeby gdzieś z jakiejś tam przyczyn postawić, tylko też jakiś automatyzm, czyli jakiś taki wzniesienie mamy tą postawę ciała i ona jest jakoś skąd ją zaobserwowaliśmy, skąd ją gdzieś tam też coś nam tam klepał w plecy, nie na zasadzie dosyć się, nie no to zareagowałeś odginaniem się do tyłu albo coś. Trzeba się rozluźnić, dawajcie i delikatnie pocisnąć mocniej. Trochę mocniej musimy. Teraz jest 21. Cały czas trzymam 21, kładziesz głowę i teraz cię trzymam. Sztywno, potracisz! Trupa. O! Dajesz! Taka moc spędziła. No. Ale ja to mi zakazał już tym. Znaczy nie, jakoś... Wyśmiał no, może się bawiasz. My oporujmy jakby tak. Wy to cztery. Oporujmy jakoś te, żeby uczyć się z napiętym, z aktywnym mięśniem, żeby on to zabezpieczał ten ruch rotacji wewnętrznej. Żeby on kontroluje ruch, a nie tak, że ktoś... Pojedzę, nie? No bo przecież jak jest ktoś tam wzywa na słabą nogę, no to idzie w fazie podporowej, no pojedzę, nie? Pojedzę, nie? No to też prędka będzie, ale bez kontroli prędki, nie? No to taka rotacja bez kontroli będzie patologią tak naprawdę, dysfunkcyjnością, nie? Jeszcze ciśnij, musi być sztywno. Musi być sztywno. Pięknie. Proszę troszkę. Teraz! Ciekawe jest to, że jak się patrzę na swoje tam nagrania z 2016 i 2017 roku, wtedy bardzo dużo ćwiczyłem sztangi i takich w ogóle rzeczy. Biegałem wtedy spięty i w ogóle tak jak my tutaj nie chcemy, ale jak jestem w podporze, to jest wkrętka. Z tej pięty, przynajmniej w ogóle z tego siermiężnego, rozwalnego ruchu, ale wkrętka wtedy była, nie? To taka fajna. Spokojnie. No ale tutaj czyli raczej odzyskiwa napięcie, bo tutaj nie masz napięcia do tego prawidłowego. No, w tym miejscu. Normalnie te paśmy się tak krzyżują, czyli spróbuj sobie na razie szeroko, spróbuj się tam coś takiego wykazać. Wyobraź sobie, że podłogę wewnętrzną, no właśnie, rozpychasz, wciskasz na dużo tą dłonią. Super. Jeszcze próbuj. Próbuj jakby na samych nogach. Jeszcze tu jest, nie wiem, czy to się tego jeszcze na swojego puści. Mocniej musi. Trzymaj taki coś. To jest super. Próbuj na to wyciągnąć. Kręcę sobie na drugą środkę.
No, liczy się finisz, liczy się też, jak kończysz, nie?